Najwyższy czas odwiedzić najbardziej rozpoznawalnego w Polsce spekulanta w jego najbardziej rozpoznawalnym apartamencie. Jak kupiłem apartament za 23 miliony, ludzie pukali się w czoło, nie? Dlaczego właśnie w tym momencie sprzedaje swoją nieruchomość i gdzie od teraz będzie mieszkał? Jaki określasz sobie budżet na zakup kolejnej nieruchomości, powiedzmy tej właśnie w Nowym Jorku? Czy Rafał planuje zostać fliperem nieruchomości VIP? Jeśli ten flip mi się uda, to będę największym fliperem w Polsce. Będziesz mógł robić szkolenia wreszcie. No to będę pierwszym fliperem, największym, który nie robi szkoleń. Zapraszam na dzisiejszy odcinek specjalny. No w końcu zawitałeś do mnie, tyle się zapraszałem i nie chciałeś. Jedno z najbardziej spektakularnych miejsc, w jakim myślę byli nasi widzowie. Spotykamy się o 15.40 specjalnie, bo właśnie zapada zmierzch i widać całą piękną panoramę Warszawy. Na początek chciałem Cię zapytać, dlaczego Ty w ogóle to sprzedajesz? Przecież to się wydaje być idealnym miejscem do życia. Tyle przestrzeni w samym centrum Warszawy. Najpierw ludzie pytali, dlaczego to kupiłem, a teraz pytają, dlaczego to sprzedaję. Ciągle nie mogą Cię zrozumieć. No może tak, ale kupiłem to ze względów inwestycyjnych i też, że zawsze żyłem jakimś takim marzeniem, że mogę kupić sobie coś obok Central Parku. Na Central Park jeszcze mnie nie stać, ale przy polskim Central Parku najlepszy apartament z najlepszym widokiem, 280 stopni, no bo takie moje marzenie je spełniłem. A teraz trzeba pójść dalej, o, tak powiem, nie? Czyli celujesz w coś jeszcze wyższego niż 50. piętro, na którym się właśnie znajdujemy. No, chciałbym się skupić trochę na Stanach i na Wall Street, także najbliższe 50 lat do 60 zaistnieć trochę bardziej międzynarodowo, więc jakby to jest jedna ze strategii. Poza tym też mam plan, żeby wykorzystać obecną hossę AI-ową i prawdopodobnie też załamanie na, po tej hossie, podobną do hossy internetowej w 99, nie? No i to jest tak w skrócie cała bańka idea. Datcomów. Tak. Pokażesz nam, co mamy z lewej? Tak, no tutaj mamy taki przestrzeń eventową z barem. Przestrzeń eventową mówisz, ale ja mam wrażenie, że całe te piętro jest przestrzenią eventową. Wiesz, ja zawsze żyłem w takim przeświadczeniu, że ty masz tutaj 200 kilkadziesiąt metrów, a tak naprawdę większość czasu spędzasz w swoim niewielkim biurze czy sypialni. Podejrzewam wielkości takiej zwykłej sypialni w każdym normalnym domu. No można powiedzieć, że tak. Znaczy tutaj nie mieszkam, ale przebywam praktycznie 24 godziny prawie na dobę, kiedy pracuję. Czyli masz jeszcze drugie mieszkanie? Tak, mieszkam niżej. Okay. I tam mam swoje rzeczy, ale tutaj dużo spotykam się ze znajomymi, robimy eventy Big Shorebetsa, mamy te spotkania spekulacyjne i też powierzchnia, która ma 480 metrów, gdzie można to nazwać kawalerką z aneksem kuchennym, tak się śmieję, no raczej jest pod spotkania dużej liczby osób i integracji. Mamy dużo sztuki. Chińskie koło z 2015, aż się boję zapytać, ile kosztowało. To nie jest tajemnica, ale wiem, ile waży, no, 300 kilo. Nie? Ciężko było to tutaj postawić, takim małym dźwigiem wjeżdżało. Małym dźwigiem, tak. Takim jak silniki się wywozi. Tak. Okej. A to co to jest na przykład? To jest wrzeciono, tak artystka przynajmniej to określiła. Wrzeciono? To malik jest z wrzeciona. I, no tak, ale przypomina to złotą. Ta akurat rzeźba nie jest moja, jest tutaj wystawiona, a tą kupiłem. Jest wystawiona, czyli to jest też galeria sztuki, oprócz tego, że twoje biuro. Nie, raczej artystka, bo bardzo ją lubię, nie dość, że sprzedała mi tą rzeźbę, to postawiła drugą, jeśli się zdecyduje. Ile trzeba zapłacić za taki wielki okręg sera z kamienia? No, teraz przynajmniej 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych? na pewno wrzeciono. Nawet może troszkę więcej, nie? To jest taka emanacja chińskiej gospodarki, która niby wygląda jak koło, się toczy, ale jak zobaczymy, jest bliska, czyli tą gospodarkę Chin zobaczymy z bliska, to nie jest taka idealna, jest popękana. Widać, że to koło dobrze nie jest w stanie spełniać swoich funkcji. I to jest taka emanacja mojego shorta na gospodarce Chin. I wiesz, jeszcze jedną zauważyłem ciekawostkę. Jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie, co zwróćcie uwagę, tarcza zegara na Pałacu Kultury i Nauki. To jest chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie nie trzeba mieć zegarka w domu. Bo jak nie wiesz, która jest godzina, zawsze możesz sprawdzić na Pałacu Kultury. Doskonale widać. Nie mogę o to nie zapytać. Dlaczego sprzedajesz?
Dlaczego sprzedaję? A to już na samym wstępie powiedziałem, że w związku z inwestycjami w sztuczną inteligencję i sobie wyznaczyłem nowy cel, apartament obok Central Parku. Okej, okay, czyli to sprzedajesz, żeby pozyskać kapitał i kupić coś droższego. No i też nie ukrywam, ceny tych nieruchomości na złoty zgodnie z moim przewidywaniem poszły do góry. Wszystkie powyżej 50 piętra i 50 są sprzedawane w cenach 120-125, to są ceny ofertowe, tysięcy z metra kwadratowego. Kwoty, od których może rozboleć głowa. Teraz ta historia, dlaczego sprzedajesz, zaczyna mi się bardziej wypełniać i stanowić taką jakby spójną całość. A powiedz jeszcze, za ile kupiłeś? Za 23 miliony. Jeśli ten flip mi się uda, to będę największym fliperem w Polsce. Będziesz mógł robić szkolenia wreszcie. No to będę pierwszym fliperem, największym, który nie robi szkoleń. I za ile teraz sprzedajesz? Bo masz, rozumiem, różnych kupców i oczywiście deal jeszcze nie jest na ten moment dopięty, ale ustalacie szczegóły, tak? I to rozumiem, różne strony licytują. Mam kilkunastu chętnych, jednych bardziej lub mniej zmotywowanych, ale to też jest kwestia dostępności pieniędzy. To jest jednak duża suma, więc negocjacje dotyczą kilku aspektów. Jedna to czasu trwania spłacania od kwartału do pół roku, rozłożenia tego na raty, bądź jakaś grupa też inwestorów się zgłosiła, która chce to kupić na jakieś tam swoje cele wizerunkowe. A nawet miałem dwa pytania od dwóch klientów odnośnie tego, czy zakupieniem apartamentu mogę im zagwarantować, że wspomnę o nim, że to oni kupili. No to powiedziałem, że mają to w pakiecie, czyli... Czyli jeszcze odrobinę sławy dorzucasz. Bardziej ekwiwalent reklamowy. Właśnie. No bo uważam, właśnie to jest taki element może też negatywny tego apartamentu, który odczułem na swojej skórze z innymi mieszkańcami. Widziałem, jak bardzo... Zazdroszczą? Nie, no jakby bardziej bolało, myślę, że ich to i słusznie, ale to nie była moja taka idea, to, że w momencie, kiedy kupiłem apartament i media o tym pisały, zaczęto mówić, że to jest ten wieżowiec, w którym mieszka Lewandowski i Zaorski. Nie? Rozumiem, czyli innych milionerów to zdeprecjonowało, bo teraz to jest wieżowiec Zaorskiego. No, ale wiele osób nie chce się identyfikować, nie wiem, z moją czapką, z moimi poglądami. Ja to rozumiem i szanuję i też się spotkałem z jakimiś takimi negatywnym odbiorem, bo jednak jest tu... W jaki sposób się spotkałeś z negatywnym odbiorem? Ktoś ci wysmarował klamkę pastą do... Nie, ty nie masz klamki, w ogóle do tego apartamentu nie ma klamki. Czy jakieś nieprzychylne spojrzenia w windzie? Nie, bardziej niezrozumienie tego, co robię i niezrozumienie tego, że no każdy ma swój styl życia i bycia. Nie? I jest dużo tutaj biznesmenów, którzy jednak wolą cicho robić biznes i nie rozumieją robienia tego w taki sposób głośny. Nie? Jak to było po rosyjsku? Ty się budujesz, dalej jedziesz? Tak, między innymi. Bo tu jest duży miks influencerów, youtuberów też, których też znasz, plus bardzo dużo wynajmujących i kupujących z Ukrainy po wojnie. No i dużo takich biznesmenów no, przeróżnych. I spotkałem tu takich, którzy właśnie wyznają tą zasadę, żeby mniej o nich mówiono i że pieniądze lubią ciszę po prostu. Ja znowuż nie wyznaję takiej zasady. Ja i tak uważam, że umrzemy i tych pieniędzy nie zabierzemy do grobu, nie? Jak kupiłem apartament za 23 miliony, ludzie pukali się w czoło, nie? Dlaczego? To jest bardzo drogo. A ja postawiłem bet na to, że sytuacja na rynku nieruchomości luksusowych w Polsce będzie podobna do Korei Południowej i Seulu. I tam wygląda to tak, że Seul jest teraz megapolis, no, większość populacji Korei Południowej mieszka w Seulu bądź na obrzeżach i tak samo myślę, że będzie w Polsce. W związku z tą dynamiką konfliktu Zachód, Rosja, Chiny, my jesteśmy gdzieś tam na rubieżach. Jesteśmy takim sfożniem, jak to, tak. Mówił, jak to mówił pan Brzeziński. Tak, tylko widzisz, po II wojnie światowej zmieniło się to, że te sfożnie, widziałeś mojego psa? No to jest taki pies, który za każdym razem oszukuje mój mózg, bo ja mam wrażenie, że faktycznie tu leży skulony pies, a to jest tylko poduszka. I te sfożnie po II wojnie światowej przestały być chyba takim miejscem zagrożenia, a bardziej do inwestowania i rozwoju, co nie? Bardziej zmienił się zakład globalny o bezpieczeństwo. Jeśli, ja jako, to jest tylko moja opinia, uważam, że po II wojnie światowej można było tworzyć silne rubieże ze względu na zakład atomowy i szach atomowy państw posiadających potencjał nuklearny. Więc w związku z tym łatwiej jest Amerykanom uzasadnić obronę Tajwanu, obronę Japonii, obronę
RFN, czy teraz Polski, czy Korei Południowej na rubieżach, które są z daleka od terytorium Stanów Zjednoczonych. Lepiej tą siłę tam pod parasolem nuklearnym nadal wyeksportować. To jest taki mój zakład o obecną rzeczywistość. Ci chyba lubisz zakładać, ale to jest pytanie retoryczne w zasadzie. I wracając do tej Korei Południowej. Co tam zauważyłeś? No na pewno Warszawa zacznie rosnąć, nie? Czyli dużo wieżowców będzie powstawało, apartamentowców. I mój zakład jest o to, że apartamentowce z duszą, tak jak też w Nowym Jorku, czyli taką duszą, jaką ma Złota, czyli historią, nawet tym upadkiem Orko. Kształtem swoim charakterystycznym. Tak. No jest to jeden z najbardziej wyróżniających się drapaczy chmur w Warszawie, bo powstało ich w ostatnim czasie chyba kilkanaście. I tak na dobrą sprawę, no to ten ma najciekawszą bryłę. Bo taka bryła kosmopolitana na przykład, no to co, to jest zwykły kolejny klocek. Zresztą zaraz możemy ją zobaczyć, ona się zaraz będzie miała iluminację, ale jakby podejdźmy tam, wracając jakby do tego tematu, ma to duszę i rozpoznawalność. Takim budynkiem rozpoznawalnym w Warszawie jest Pałac Kultury. Można powiedzieć, że historyczny budynek tam, gdzie jest Hotel Warszawa, czyli były Prudensiala, bo ma swoją historię, kiedyś był najwyższym budynkiem w Warszawie. I taką historię, pomimo kontrowersji dotyczącej samej elewacji, która była na początku taka brzydka trochę i warszawiakom wydawała się negatywnie była odbierana, jak klocki Lego, ona się bardzo fajnie starzeje. I mój zakład jest o to, że w odróżnieniu od kosmopolitanu, który też jest stworzony jako luksusowe nieruchomości, ten zawsze będzie miał duszę. Markę, Złota 44, nazwę i kształt. Czyli ten drożeje jakby i będzie drożał lepiej niż pozostałe. No tak jak obserwowałeś to na przykładzie Korei Południowej. I teraz jakbyśmy sobie zobaczyli panoramę Warszawy i stąd można ją fajnie zauważyć. Pewnie tam się kadr jakiś zmieni zaraz, ale te budynki jak Kosmo, one są bardzo podobne do siebie. Kosmo, ten budynek, który tutaj powstał, EY-a, Deloitte'a i po drugiej stronie są bardzo podobne. Szkło, proste szkło, kwadrat i to wszystko. Budynek Libeskinda, czyli Złota 44, ma swój charakter. Każde mieszkanie jest inne. Nawet jeśli no, tam byliśmy, w tamtej części, możemy się wychylić przez okno, podejdźmy tam. A wiesz co, i w czasie kiedy idziemy tam, chciałem się Cię zapytać, jaki określasz sobie budżet na zakup kolejnej nieruchomości, powiedzmy tej właśnie w Nowym Jorku? No to tam trzeba zaczynać od 50 milionów dolarów, żeby mieć taki efekt. Tu można się wychylić i tak jakbyś się wychylał przez framugę. Tego nie jesteś w stanie zrobić w tych klasycznych budynkach i myślę, że one się szybko zestarzeją, a na takim skyline'ie Warszawy w długim terminie ten budynek zawsze będzie bardzo charakterystyczny i widoczny. To dlaczego teraz sprzedajesz, jeżeli on mógłby jeszcze trochę porosnąć i na przykład być wart jeszcze kolejne dwa razy więcej? Bo uważam, że przegapię bańkę AI-ową. Okej. Okay. Więc timing, jakby o to chodzi. I za ile w ogóle planujesz to sprzedać? Jaka byłaby taka minimalna kwota, którą chcesz uzyskać? No wystawiłem ją po minimum 50 milionów. Są ludzie, którzy chcą takie pieniądze w tej chwili wystawić, tylko chodzi przede wszystkim o czas, a myślę, że może się skończyć wyżej, jak się zacznie jakaś aukcja albo licytacja. Kupiłeś za 20 parę, sprzedajesz za 50 parę i jesteś dwukrotnie do przodu. Powiem Ci więcej, śmiesznie, jest to najniższa oferowana cena na 50 piętrach. Wiesz co, ja się spotkałem na przykład z cenami 200 milionów złotych za apartament w okolicy Sejmu. Ostatnio byliśmy w apartamencie za 20 parę milionów. I wiesz co, 50 milionów za to, to naprawdę wydaje mi się okazja, jakkolwiek by to absurdalnie nie zabrzmiało. Bo faktycznie takie nieruchomości ciężko jest wycenić. To znaczy, one są unikatowe, jak obrazy, jak dzieła sztuki, Picassa. I to, czy one kosztują 50 milionów czy 100, to już się tak nie do końca przelicza wszystko na metry kwadratowe. Wiesz, o czym mówię? Ktoś nie kupił NFT-ka za 10 milionów dolarów, tylko NFT to jest obrazek, a tutaj jest, są mury, jest beton, jest przestrzeń, którą można bardzo dużo rzeczy zrobić. Oczywiście patrząc teraz na to, to co do pokazania, to jest to 480 metrów otwartej prawie przestrzeni, tam z salą, jakąś biblioteką. No i to wszystko, nie? Można powiedzieć. Czy z tym konkretnym apartamentem wiążą się jakieś ciekawe historie, które myślisz warto byłoby teraz opowiedzieć? No to jest zaprojektowana, bo w takim kształcie ją zostawiłem przez pracownię Woodson Bagot i podobno, bo tak przynajmniej nie jestem w stanie tego zweryfikować,
Libeskind, czyli twórca budynku, też miał na ten apartament akurat jako jedyny wzgląd, tak? Czyli też on był jako pokazowy doprojektowywany do koncepcji. Tak przynajmniej usłyszałem, kupując to, ale musiałbym to jeszcze zweryfikować. Tu mamy jeszcze taką bibliotekę i salę konferencyjną. W takim starym stylu z lampami bankierskimi. Czy zrobiłeś tu kiedyś choć jedną konferencję? Nie, raczej pracujemy tu z moimi współpracownikami. Wielu z nas, kupując taki apartament, zamknęłoby się w nim i oglądało Netflixa, cieszyło życiem, robiło epickie imprezy, a ty wykorzystałeś to mieszkanie do czegoś zupełnie innego. Budowałeś to swoje community, to jest miejsce, które służyło ci przede wszystkim, mam takie wrażenie, do właśnie organizowania różnego rodzaju konferencji, eventów, spotkań ludzi z różnych branż. Tak, sam byłeś na wielu takich eventach, bardzo fajnie tutaj się można odnaleźć. To prawda i to chyba była taka miejscówka w Warszawie, gdzie spotykali się najfajniejsi ludzie. No ja nie znam, może nie jestem zapraszany, ale nie znam żadnego innego miejsca, gdzie przychodziliby, wiesz, ludzie z elity, od mediów, przez bankierów, polityków, spekulantów. No nie wiem, no chyba, że prezydent Duda robi takie przyjęcia. Nie, to wynika z moich zainteresowań, bo ja nie dzielę ludzi ze względu na jakieś ich zainteresowanie albo pozycję społeczną. Druga kwestia, każda z tych osób ma coś ciekawego do powiedzenia, jest ekspertem w swojej branży. Czyli mogę mieć tu osobę z budowlanki, osobę od diamentowy rzemieślnik, od luksusowych rzeczy, osobę od magazynów. I to na koniec dnia poszerza twój punkt widzenia, a dla spekulanta najważniejsze jest to, żeby umieć ocenić stan rzeczy takim, jaki on jest. Tak, no zgodnie z tą tezą, że 6 uściśnięć dłoni do każdej osoby na świecie nas prowadzi, no to ja stawiam tezę, że 6 uściśnięć dłoni nas prowadzi do każdej informacji, nie? Czyli ja jestem w stanie zweryfikować na magazynach, czy w Polsce powstają nowe magazyny po lewej czy prawej stronie Wisły, nie? Czy to jest związane z jakąś strategią, czy może z jakimiś zagrożeniami. Można się dowiedzieć o wielu nowych inwestycjach, zweryfikować swoje przewidywania, czy w polskiej gospodarce jest dobrze, czy źle. A jest dobrze, uważam, i będzie jeszcze lepiej, nie? Też uważam, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Jak nikt nam tego nie zepsuje, ale chyba na to się nie zapowiada. Jeszcze jest jedna rzecz tutaj wyjątkowa, dlaczego to kupiłem i zwinąłem paru kupującym sprzed nosa. Ponieważ jest ryzyko, że tutaj coś wybudują po lewej stronie i z tyłu, ale tego widoku nikt ci już nie zabuduje. No nie, chyba że Pałac Kultury zostanie zmieniony. A jest jeszcze takie prawdopodobieństwo, że może jak władza w końcu Warszawy przekona się do tego pomysłu, by zrobić z tego Central Park, to może to się zazieleni, bo były takie fajne projekty. Tak, no bo teraz to jest jeden wielki parking. Na dziś to już wszystko. Będziemy żegnać się z Rafałem i jego apartamentem na 50. piętrze na Złotej 44. Jest jeszcze jedna kwestia, która nie daje mi spokoju. Czy za 5 lat ten apartament będzie wart 100 milionów złotych? Według mnie tak. Napiszcie w komentarzu. Jeśli do tej pory nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to zachęcam do zmiany, bo już w następnym odcinku znaleźliśmy ziemię pod flipa, którego robimy z meduzą. Pokażemy Wam 3 różne warianty naszych domków w górach, na które się zdecydujemy. Oraz Adrian robi nam wykład na temat okazji z licytacji komorniczych, czyli jak wykiwać komornika.